Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj horoskop, kochani, na czerwiec dla barana. Rozkład z kart Tarota. Główne aspekty: miłość, uczucia, praca, finanse, zdrowie. Wyrocznia gwiezdnych ziaren. Nowość Rebeki Campbell u mnie na kanale oraz, moi drodzy, karty anielska odpowiedź. Także to wszystko będzie dzisiaj w filmiku. Jeśli macie jakieś pytanie, w tej chwili możecie pomyśleć nad nim, czy się spełni w tym miesiącu, albo kiedy się spełni. I, moi drodzy, na koniec będzie odpowiedź od aniołów. Także zaczynamy. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki dla barana na ten miesiąc, czerwiec. Co w miłości, co w uczuciach? Cóż w pracy, w finansach? Cóż czeka tutaj barana? Myślę, że widać. W zdrowiu. Ja będę pokazywała może karty. Wyrocznia gwiezdnych ziaren oraz dwie odpowiedzi wylosujemy. Nie widać tutaj, tu będzie widać. Także, moi kochani, zaczynamy dla Was horoskop. Drogie barany, na początku miesiąca takie zastanowienie się, wahanie, ale także dużo refleksji będzie Was nachodziło. Także może to być mało miłosny miesiąc. Macie bardzo dużo materii, bo aż tutaj jest 5 kart monet. Więc ten miesiąc będzie bardziej skupiał się na materii u baranów. Moi kochani, w miłości jakieś straty w emocjach mogą być. Możecie zastanawiać się nad swoimi uczuciami, nad swoim życiem emocjonalnym, uczuciowym. Możecie czegoś żałować, że czegoś nie zrobiliście albo popełniliście błąd. Takie refleksje będą Was nachodziły. Nowe pomysły będą przychodziły Wam do głowy, co zrobić, aby było lepiej. Koniec miesiąca widzę, że będzie coraz łatwiej Wam się porozumieć i to mnie cieszy, ale cały miesiąc czerwiec będzie refleksyjny, będzie zastanawiający się, czas na przemyślenia w uczuciach. Także tak to wygląda według mnie, a Wy sami ocenicie, jak to będzie na koniec miesiąca, ale będzie z tą miłością, z uczuciem trochę pod górkę. Za to w finansach będziecie królem monet, czyli bądź też królową. Będziecie mieć bardzo dużo pomysłów, ale też i dużo pracy, dodatkowej pracy, dużo ciekawych ofert, ale też i kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować lepszymi finansami. Także miesiąc bardzo ciekawych perspektyw w finansach. Cóż mogę powiedzieć? Jeśli będziecie mieli jakieś kontakty właśnie nowe, to łapcie je, bo tutaj są karty, które mówią o wzbogaceniu się, o nowych pomysłach, o dodatkowych planach. Także jeśli ktoś nowy się pojawi, to na pewno coś będzie proponował, tak, to możecie śmiało przyjmować jego czy jej oferty. Bo tutaj są pokazani partnerzy właśnie biznesowi, wspólnicy, którzy dobrze tutaj rokują na przyszłość. Także bardzo mnie to cieszy, jest fajnie. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć więcej? Miesiąc bardzo zróżnicowany, ale dynamiczny, zróżnicowany pod względem Waszych emocji. Emocje będą się skupiały wokół możliwej jakiejś podróży, którą planujecie. Jeszcze nie teraz, to będzie bliżej
września, października. Widzę, że tutaj będziecie planować jakąś podróż i będziecie się skupiać wokół tej podróży, ale też, kochani, macie chęć zmiany coś w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Może to będzie związane czysto z waszym domem, mieszkaniem. Będziecie chcieli w tym miesiącu upiększać, także niektóre osoby mogą myśleć o przeprowadzce. Tak jak mówię, również o podróży około października, tak ta podróż wychodzi, jeszcze nie teraz, ale już wasze myśli będą się wokół podróży skupiały. Cóż mogę powiedzieć o zdrowiu? W zdrowiu musicie uważać na problemy z wątrobą. Tutaj są problemy z drogami żółciowymi, ze śledzioną, z trzustką. Także układ cały tutaj pokarmowy to może być właśnie problematyczny. Moi drodzy, cóż tutaj jeszcze można powiedzieć w zdrowiu? Jelita. Jelita na pewno i cały układ pokarmowy. Także na to należy zwrócić uwagę. Także nałogi jakieś różnego rodzaju, uzależnienia w tym miesiącu, ale też mogą być dolegliwości nerek. Może ten ból jest powracający, moi drodzy, także na to zwróćcie uwagę. Układ pokarmowy i tutaj nałogi jakieś, ale no jakieś uzależnienia może od papierosów, alkoholu, ale też sprawa nerek jest do zauważenia, do wzięcia pod uwagę. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, wyrocznia gwiezdny ziaren w tym miesiącu, przepraszam. Bezbronność, naprawianie zła z przeszłości, wyrwanie z korzeniami. Może nadszedł czas, kochani, aby tu w tym miesiącu zwrócić się do kogoś z przeprosinami, albo też może być w drugą stronę. Wy możecie usłyszeć od kogoś słowo przepraszam. Także na to zwróćcie uwagę. No i oczywiście obiecałam Wam odpowiedź z kart anielskich. Wielkie szczęśliwe zmiany, jeśli o czymś sobie pomyśleliście. Wielkie szczęśliwe zmiany w tym miesiącu dla barana. I drugą odpowiedzią to jest poproś innych o wsparcie. Także nie wstydźmy się, jeśli będziemy mieli jakąś sprawę, jakąś rzecz, której sami nie możemy ogarnąć. Poprośmy innych o wsparcie, to podpowiadają aniołowie. Wielkie szczęśliwe zmiany dla barana i prośba o wsparcie u innych, ale także wybaczenie, albo też właśnie wy wybaczycie, albo ktoś wam wybaczy. Także taki horoskop krótki dla barana na miesiąc czerwiec, kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zaglądajcie na mój kanał do horoskopów tygodniowych, na playlistę. Jest seria filmików, chyba ponad 40 z cyklu Wybierz kamień albo wybierz kartę. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Do usłyszenia.